Dzień dobry, Magdalena Stępińska. Zapraszam do obejrzenia październikowych wiadomości telewizji Jelcz Laskowice TV. W dzisiejszym serwisie Dzień Seniora w Kopalinie, występ naszych dzieci szkolnych ze szkoły podstawowej, zwycięskie projekty w ramach budżetu obywatelskiego, umożliwią bezpieczne poruszanie się i dla pieszych, i też dla kierowców. Bezpieczni seniorzy. To jest sezon, kiedy najczęściej mamy do czynienia z pożarami mieszkań. Już po raz kolejny w Kopalinie został zorganizowany Dzień Seniora. W wydarzeniu wzięli udział przede wszystkim seniorzy oraz młodzież szkolna z występami artystycznymi. Przy takiej muzyce bawią się najlepiej. Mowa o seniorach z Kopaliny, którzy 13 października integrowali się podczas corocznego spotkania dla młodych duchem. Idea dzisiejszego spotkania bardzo proste. Starsi ludzie nie zawsze mogą wyjść, nie zawsze mogą się spotkać. Mówię o tych naprawdę takich starszych. Natomiast tutaj przychodzą i oni się widzą. Dla mnie w całym roku to jest jedna z najważniejszych uroczystości. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. To sporo, ponieważ cała wioska liczy niespełna 300 mieszkańców. Rzeczą istotną jest to, że w środowiskach wiejskich bardzo często zapomina się o osobach starszych, o tak zwanych seniorach. Dzisiaj trudno kwalifikować 60+, 65+, ale to są osoby, które już aktywność zawodową mają za sobą, natomiast chcą się spotykać, chcą rozmawiać, chcą przekazywać swoje doświadczenia. I myślę, że inicjatywa pani Krystyny Kot, pani sołtys Kopaliny, żeby spotkania seniorów organizować, jest bardzo fajna. W starszym wieku przysiadują w domu i ich marzenia jest spotkać znajomych z dawnych lat i to pani Krysia to właśnie umożliwia im, za co jestem naprawdę wdzięczny, bo i w ogóle wszyscy mieszkańcy z tych, jak będzie dzisiaj widać na Dniu Seniora, są szczęśliwi, że właśnie taki pomysł to został zrealizowany. W przygotowaniach brali udział również młodzi mieszkańcy Kopaliny. Każdy młody człowiek powinien wspierać starsze osoby, brać z nich przykład, no i dziękować im za pomoc i za wszystko. No myślę, że takie docenienie ich, że mają jakąś wartość jeszcze, że nie są już, no czekają, wiadomo, że czekają na jakieś tam odstawienie, czy tam siedzieć koło różańca. Nie, trzeba ich docenić tym, że jeszcze ktoś pamięta o nich tak samo. Nie? Uczestnicy spotkania śpiewali, tańczyli, no i przede wszystkim spędzali czas razem. W programie mamy przygotowany występ zespołu Viva La Musica z panią Małgosią Rzępołuch na czele oraz występ naszych dzieci szkolnych ze szkoły podstawowej, mieszkańców Kopaliny. To będzie krótki występ, ale będzie. No on też tak troszeczkę łapie tych dziadków za serce, a dzieci są wspaniałe. No i oczywiście przygotowaliśmy dla seniorów małą niespodziankę. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę serce, które zostało starannie przygotowane przez organizatorów. Serce od serca. W tamtym roku było lampion taki, który świecił, statuetka z imieniem, nazwiskiem i z dedykacją dla danego seniora. Tego wieczoru żaden senior nie myślał o chorobie czy starości. Wszyscy świetnie się bawili do późnych godzin wieczornych, tak jak za dawnych lat. Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 oraz zwycięskie projekty. Które zadania wygrały? O tym w naszym materiale. 600 tysięcy złotych. Taka pula pieniędzy była do dyspozycji w budżecie obywatelskim Jelcza-Laskowic 2019. Do budżetu obywatelskiego Jelcza-Laskowic zgłoszono w sumie 6 zadań i wszystkie projekty zostaną zrealizowane. Tak się złożyło, że 3 z obszarów wiejskich, 3 z obszarów miejskich. Założona kwota była wyższa od ubiegłorocznej. W ubiegłym roku było 500 tysięcy. W tej chwili było w budżecie 600 zapisane. Niemniej w regulaminie rada upoważnia mnie do ewentualnego zwiększenia kwoty o 10%. Praktycznie te 6 projektów dało wartość 654 tysiące, czyli zmieściliśmy się w limicie.
Zaangażowanie mieszkańców miasta i gminy w głosowanie było większe niż w zeszłym roku. To właśnie oni zdecydowali, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy, dzięki czemu poszczególne pomysły będą mogły być zrealizowane. Nasz projekt to integracyjna wiata biesiadna. Tutaj w Chwałowicach organizujemy wiele, wiele spotkań dla mieszkańców. Działa bardzo prężnie stowarzyszenie. Mamy bardzo aktywnego sołtysa i ludzi chętnych do wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń, i artystycznych, i sportowych. I taka wiata no bardzo nam się przyda, bo niejednokrotnie pogoda nam krzyżuje plany, a taka wiata no zawsze nam pomoże realizować te nasze plany bez względu na pogodę. Zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego oświetlenie ulicy Szkolnej naszej. Jak widać z tyłu, że oświetlenia nie ma. Nie ma też chodniku, droga jest wąska. Tą drogą dzieci chodzą do szkoły i no, stanowi to duży problem, tak? Podczas kiedy jest rano ciemno, wieczorem jest ciemno, są wakacje, dzieci też jeżdżą rowerami tędy, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zgłosiliśmy projekt o nazwie budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika od właśnie tutaj Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie się znajdujemy, w kierunku stawu. Polega ten projekt na budowie 24 lamp LED-owych, które oświetlą ten teren, tą ścieżkę i umożliwią bezpieczne poruszanie się i dla pieszych, i też dla kierowców, którzy wjeżdżają na ten teren tutaj z drogi z ulicy Ławskiej. Zgłosiliśmy projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej. Obiekt ten ma być umiejscowiony tutaj z tyłu za remizą. Skąd taki pomysł? To jest odpowiedź na potrzeby rozwijania aktywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Zgłosiliśmy projekt budowa oświetlenia na ulicy Włoskiej, wzdłuż garaży, przy rodzinnych ogródkach działkowych Zgoda w Jelczu Laskowicach. W okolicy tutaj ogrodów działkowych na ulicy Włoskiej został śmiertelnie pobity nasz kolega. Doszliśmy do wniosku, że trzeba poprawić tutaj bezpieczeństwo, a najlepszą metodą tej poprawy będzie budowa oświetlenia. Szósty w kolejności zwycięski projekt dotyczy ulepszenia i utwardzenia drogi dojazdowej do garaży i do rodzinnych ogródków działkowych Zgoda. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą zrealizować najbardziej potrzebne zadania oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia. Gmina Jelcz-Laskowice przy współudziale Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie zorganizowała spotkanie dla seniorów dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. Zobaczcie, jak przebiegało to spotkanie. Brak oświetlenia w rowerze, kamizelek, elementów odblaskowych czy nagminne przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Między innymi przed takimi sytuacjami przestrzegali policjanci oraz strażacy, którzy spotkali się z seniorami gminy Jelcz-Laskowice. Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Rozpoczęła się jesień, wkrótce nadejdzie zima. To jest sezon, kiedy najczęściej mamy do czynienia z pożarami mieszkań, a także z zagrożeniami związanymi z tlenkiem węgla. I o tym wszystkim chcielibyśmy dzisiaj seniorom powiedzieć. Co roku ponad 500 osób ginie w pożarze swojego mieszkania. To są olbrzymie tragedie, czujki dymu i tlenku węgla. To są czujniki, dzięki którym, jeżeli by nastąpiło, pojawiło się takie zagrożenie w ich mieszkaniach, zostaną odpowiednio szybko poinformowani, co pozwoli na bezpieczną ewakuację, wezwanie pomocy, czyli może to uratować po prostu życie. Będzie mowa o sytuacjach dotyczących wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka, tak zwaną. Osoby starsze pod wpływem emocji związanych z tym, że dzieje się krzywda im najbliższym, ulegają temu, że wypłacają pieniążki, przekazują je przestępcom. Są tutaj koledzy z ruchu drogowego, także na pewno też omówią zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie zgromadziło liczne grono seniorów, którzy z zainteresowaniem słuchali przestróg i wskazówek związanych z bezpieczeństwem. Tym samym mieli możliwość podniesienia swojego poziomu wiedzy. Warto jak najbardziej, bo w tej chwili żyjemy w takich czasach, że ciężko jest gdziekolwiek wyjść i się czuć bezpiecznym, bo tak jest, no niestety, nie? Czy wieczorami gdzieś, czy różne sytuacje się zdarzają, także jesteśmy narażeni na coś takiego. No i warto posłuchać, jak się właśnie obronić od takich sytuacji. Często wracam wieczorem do domu i jak mówię, samochody bardzo szybko tu jeżdżą i nikt się nie patrzy, że ktoś stoi na pasach. Ja już miałam tyle sytuacji z tymi samochodami, że to jest strach. Po prostu dopóki nie stanie samochód, to człowiek stoi, bo
Nie wiadomo, co będzie. No po prostu też musimy sami siebie pilnować. Podczas spotkania został także omówiony program Jelcz-Laskowice przyjazny seniorom, dzięki któremu osoby starsze mogą korzystać z karty seniora, która uprawnia do zniżek przy korzystaniu z różnego rodzaju usług i wydarzeń. Oraz przedstawiony został program Pomoc Techniczna dla Seniorów, który ma wejść w życie w przyszłym roku. Polegać to będzie na tym, że osoby starsze w wieku po 60-65, osoby, które są samotne bądź mają problemy z komunikacją, wtedy poprzez opiekę społeczną zgłaszały potrzebę, czy to wymiany zamka, czy wymiany zaworu, żarówki, gniazdka wyrwanego. Wtedy będziemy to tą metodą wspierać. Z podziałem taki, że zakup kupuje na przykład dana osoba, my natomiast będziemy finansować usługę fachowca, który to będzie świadczył. W trakcie spotkania rozlosowano wśród obecnych 10 czujek dymu i tlenku węgla oraz rozdano kamizelki i opaski odblaskowe. To było owocne spotkanie, w trakcie którego seniorzy przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i sposoby przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych. Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania. Należy jednak pamiętać, że zależy ono przede wszystkim od nas samych. To już wszystkie informacje w tym wydaniu wiadomości. Następne zobaczycie już za miesiąc. Do zobaczenia!